Słuchaj, Larry Fangorn ma problem. Jego wspólnik Adam wychujał go ze wspólnego interesu. Ten interes to klub Empathy. Larry chce odzyskać swoje wpływy i trzeba mu w tym pomóc. No cóż, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że branża klubowa to zawsze był syf. Szczegóły w załączniku. Macie prawdziwych panienek? Nasz pracownik to ten słyszałem, że to fajny krzyk. Mogę panu zaprosić kabinę z panem tańcem albo intensywny braindance. Powieprzyło was już z tymi braindance'ami. Proszę bardzo, zapraszam do środka. Co tu się odpierdala? Ale na moje oko klientów, to on ich nie zabierze. Pierwszy raz go widzę, ale na moich klientów, to on ich nie zabierze. Thank you.
Co to się odwaliło? Skąd kurwa masz ten numer? No to macie przyjemne. Co? Chyba co? Dokładnie o to chodziło. Wszedłeś, zainstalowałeś co trzeba i sobie wyszedłeś, jak gdyby nigdy nic. Zamykam kontrakt. An oasis of elegance for those who crave perfection. Dress with style. Dress. Thank you.
Thank you.
przydałby się pieprzony dron. Cholera cięcia. Kurwa! Mam dzieci! Ma zginąć! Poddaj się!
Ręce do góry i wyłaź! Kontakt! Otwieram ogień! Ognia! Ognia! Zająć tę pozycję! Nie zostawiać luk! Przycisnąć go! Otworzyć ogień!
Ktoś z Tiger Claws wzywał pomocy. Dopadł go Saki. Tigersi nazywają tak renegata, który wykańcza ich po cichu, za to spektakularnie. Myślę, że Saki ma cyberpsychozę, ale chcę to wiedzieć na pewno. Nie zabijaj go, jeśli nie będziesz musiał. I uważaj na siebie.